22 października Trybunał Konstytucyjny zakazał aborcji ze względu na trwałe i nieodwracalne wady płodu. Z tego względu na ulice w całej Polsce wyszły tłumy protestujących. Decyzja ta przyczyniła się również do pogłębienia podziału politycznego. 2 lata temu mieliśmy do czynienia z pierwszą taką próbą buntu kobiet. To był marsz czarnych parasolek. 2 lata minęły, a tutaj władza zdecydowała, że tym kobietom zrobi taki prezent w postaci praktycznego zablokowania możliwości przeprowadzenia legalnej aborcji w Polsce. Więc to, co się wydarzyło na polskich ulicach w ostatnich 3 dniach, nie dziwi. Możemy się zastanowić, co nas dziwi oczywiście, ale sam wybuch protestu był do przewidzenia. Pseudotrybunał, który tak naprawdę w ogóle nie powinien istnieć, nie powinien orzekać, wydał wyrok na kobiety. Ja rozumiem wszystkie kobiety, które wychodzą na ulicę i protestują i jestem tam z nimi. Kompromis aborcyjny jest wrażliwą sprawą i krok w którymkolwiek z kierunków będzie wywoływał emocje, będzie wywoływał protesty. Więc oczywiście szkoda, że część uczestników protestów nie potrafi tego zrobić tak, żeby wywołać kontrowersję, to jest za mało powiedziane, tak żeby powiedzmy nie obrazić katolików, bo to można zrobić w taki sposób, żeby wyrazić swoje poglądy, a jednocześnie nie urazić drugiej strony. Wszyscy wiedzą, że ja jestem osobą wierzącą, ale tym bardziej jestem poruszony tym, że godność i wolność, czyli podstawowe wartości kobiet, są decyzją, która jest, jak sądzę, nie tyle decyzją Trybunału Konstytucyjnego, co decyzją Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński osłabił autorytet Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie, rozstrzygnięcie zapadło w czasie szaleńczej pandemii, która narasta w ogromny sposób. Po trzecie, nie przeprowadzono żadnej dyskusji publicznej, żadnej dyskusji społecznej. W środę kolejne protesty, strajk, do którego przystępują również moi studenci, o czym nas informują. Wierzę, że kropla drąży skałę i że te protesty mają sens i być może to jest ten moment, kiedy władza jeszcze zastanowi się nad tym, że to jednak jest krok za daleko. Manifestacje nie ustają. 28 października kobiety w ramach protestu nie idą do pracy. Jak dalej rozwinie się ta sytuacja? O tym z pewnością będziemy informować. Dla Echo24 Ida Górska.